Dobry wieczór. Idąc za ciosem, idąc za ciosem, poprzedni film nagrałem jeszcze, no właśnie nie poszedłem się kąpać. Nie poszedłem się kąpać, dlatego że mówię, no a nagram już od razu, jestem, prawda, w tak zwanym szwungu, czyli no, bo mam, dobrze mi się gada, to nagram. Kontynuację pogadanki o budowaniu pewności siebie, moi drodzy, i o tym, jak zacząć. No to już zacząłem wcześniej, jak zacząć. To polecam, na końcu filmu będą się tam wam w kartach pokazywały po różnych stronach takie odnośniki do tych filmów, które nagrałem wcześniej o tym, jak pozbywać się kompleksów tak naprawdę, budować pewność siebie i budować przywiązanie do swojego własnego serca i własnej intuicji, kochani, bo to jest najważniejsze. Nie tam inne opinie ludzi. Gdy się komuś nasza fryzura, sukienka, sweterek albo sposób życia nie podoba. To jest ich problem, a nie nasz. Lekcja numer jeden. To jest ich problem, a nie nasz. Skoro to nie jest nasz problem, to nie powinniśmy się w ogóle tym przejmować, moi drodzy. A w tym oczyszczaniu tego wszystkiego i w tym, jak pomalutku, drobnymi krokami sobie budować tą pewność siebie, to ja osobiście polecam i zalecam. Tak od razu konkretnie będę walił, żeby długo nie było. To ja osobiście polecam przede wszystkim przyjrzenie się samemu sobie. No już od wielu, wielu odcinków mówię o tym, że pójdźcie sobie do lustra, jak będziecie mieli chwilę czasu takiego, żeby nikt wam nie przeszkadzał, ani żeby nic was nie goniło, w sensie, że nie idźcie do lustra na 10 minut przed wyjściem z domu do pracy, bo będziecie się spieszyć i nie skupicie się odpowiednio. Zróbcie to w takim czasie, że będziecie mieli święty spokój i nielimitowany czas, bo nie wiadomo, czy przed tym lustrem spędzicie minut 15, 5, a może 50. Zależy też od was. Idźcie sobie do lustra, popatrzcie na samych siebie. Popatrzcie tak na siebie, tak naprawdę na siebie i przywitajcie się ze sobą serdecznie. Cześć, Michał. Cześć. Fajnie, że cię widzę. No fajnie. Co ci się we mnie nie podoba? Pytanie do lustra. I sam sobie w lustrze odpowiadasz. Wiesz co, nie podobają mi się moje piegi. Nie podoba mi się to, że dłubię w nosie. Nie podoba mi się to, że obgryzam paznokcie. Nie podoba mi się moja fryzura. Idź do fryzjera, zmień ją. To możesz zmienić, prawda? Możesz zmienić obgryzanie paznokci, możesz zmienić fryzurę, możesz zmienić... Piegów nie możesz zmienić. Koloru włosów też, znaczy to możesz zmienić, ale koloru oczu nie możesz zmienić. Koloru oczu i piegów nie możesz zmienić, tak? To co z nimi robisz? Żelazna zasada jest taka. Jeżeli czegoś nie możemy zmienić, to zaakceptujmy to i pokochajmy. Piegi mają wiele uroków. Kolor oczu, na przykład mój, zielony, też ma wiele uroków. Może nie jest najpiękniejszym kolorem na świecie, ale jest mój, tylko mój, taki dostałem. Po co go zmieniać? Lepiej go pokochać. Właśnie, pokochacie siebie właśnie za to, jakimi jesteśmy. Dobrze, mam krzywy zgryz, mam krzywe zęby, ale lubię siebie właśnie za to. Dodaje mi to uroku, mojego własnego. Milionom ludzi może się to nie podobać, ale 4 albo 5 się podoba i są moimi przyjaciółmi i są ze mną od 20 lat, albo więcej. Wynajdujcie sobie pozytywy. Nawet jeżeli tych pozytywów jest tak mało w porównaniu z negatywami, to trzymajcie się pozytywów. Ja nie mówię teraz tutaj o tym, żeby... ja wiem, jest taki trend w internecie, w ogóle mnóstwo jest takich tak zwanych coachów i w ogóle panów i pań treningowych, którzy mówią tak, zaakceptuj swoje wady i tak dalej. Nie, nie akceptuj swoich wad tylko dlatego, że są. Zaakceptuj je wtedy, kiedy nie możesz ich zmienić. Ale one wcale nie muszą być wadami, one mogą być zaletami. Bo ktoś mówi, moją wadą jest przesadna punktualność. Albo moją wadą jest to, że mam fioła na punkcie sprzątania. Musi być wszystko czyste i błyszczące. No dobra, jest to jakiś sposób upośledzenia umysłowego, bo ja bym nie spędzał całego swojego dnia na to, żeby wszystko błyszczało. Ale jeżeli ktoś ma taką potrzebę, czemu od razu mówić, że to wada? No dobra, jest to jakiś pierdolec, ale nie od razu wada. W niektórych przypadkach jest to ogromna zaleta, bo teraz wyobraźcie sobie, że jesteście syfiarzami takimi jak ja i macie partnera lub partnerkę, którzy są tacy pedantyczni, dokładni. No to fantastycznie. Wylizana kuchnia, wylizana łazienka, posprzątane całe mieszkanie. Mucha nie siada, pyłku kurzu nie ma. Ja w takim partnerze widziałbym to jako zaletę, a nie wadę. Bo moją wadą jest to, że się jąkam. Czy to jest wada?
A czemu się, bo ty teraz sobie zadaj pytanie, a czemu się jąkasz? No bo są jąkania różne, możesz mieć takie wrodzone jąkanie. W sensie tak się urodziłeś, tak masz. Teraz właśnie, wracamy do zasady numer jeden. Czego nie możesz zmienić, zaakceptuj i pokochaj. Tak się urodziłeś, tak masz. Masz jedną nogę krótszą, nie masz oka. To nie są prześmiewcze przykłady, naprawdę. Ludzie nienawidzą się na przykład za to, że mają krzywe brwi, albo za to, że mają odstające uszy, albo że... No tak. A czemu się nienawidzimy za to, że na przykład mamy odstające uszy, albo czemu ja się przez lata nienawidziłem, sam siebie nienawidziłem za krzywy zgryz? Dlatego, że wszyscy się z niego śmiali. I ja to uznawałem za wadę. W momencie, kiedy zrozumiałem, że w dupie mam opinie innych na temat mojego zgryzu. I dobra, no, nie mam hollywoodzkiego uśmiechu. Patrzę w lustrze na gościa, który nie jest ideałem przystojniaka, z którym chciałbym być. Ale będę do końca moich dni, więc powinienem go polubić. Tak, kochani, traktujcie to właśnie na tej zasadzie. Jesteście ludźmi, jesteście istotami. To w lustrze, co widzicie, to jest to, co spędzi z wami całe życie. Do końca. Wszyscy po drodze mogą odejść, zniknąć. Rodzice, rodzina, przyjaciele. A wy do końca swoich dni będziecie sami ze sobą, więc pokochajcie to odbicie w lustrze. No i teraz zobaczyłem ten krzywy zgryz. Oni wszyscy się z tego śmieją. Robią sobie z tego uciechę, zabawę. Tak jak się śmiali na przykład z mojego brata, że nosi okulary. Albo z mojej kuzynki, że właśnie ma odstające uszy. Moja kuzynka jest piękną kobietą. No ma faktycznie odstające uszy. Wygląda... Ale nauczyła się czesać w odpowiedni sposób. A przede wszystkim polubiła te swoje uszy. Przestała na nie zwracać uwagę. Ma fantastycznego, przystojnego, zajebistego i mądrego męża, który kocha te jej uszy i nie nazywa jej ufolutkiem. No. Słuchajcie, do momentu, dopóki nie pokochamy samych siebie, to nikt nas tak naprawdę nie pokocha. Ja w momencie, kiedy pokochałem samego siebie, za to, jaki jestem, taki jestem, to dostałem. Nie zmienię pewnych rzeczy. Paradoksalnie nagle zaczęły się pojawiać wokół mnie osoby, które po prostu uwielbiały to. Wszystkie moje ułomności. Znaczy te rzeczy, które dotąd uważałem za ułomności, a wcale nimi nie są. Idźcie do lustra. Przyjrzyjcie się swoim niedociągnięciom. Pomyślcie o tym, czy one naprawdę są niedociągnięciami, czy to naprawdę są wady. I niezależnie od tego, jaki wniosek będziecie na ten temat mieli, czy to uszu, oczu, ust, nie wiem, krzywego podbródka i tak dalej, pokochajcie to w sobie. Może inaczej, zaakceptujcie to najzwyczajniej w świecie. Taki, taka jestem. Koniec, kropka, wstępę. Nie podoba się? Nie powiem tego na głos. Tak. Tak budujcie siebie samych. A w kolejnym odcinku powiem wam, bo wielu z was pyta, no dobrze, to sobie buduję pewność siebie, coś tam, ale jak zacząć na przykład przyciągać odpowiednie osoby, przyciągać odpowiednie zdarzenia, jak sobie radzić w sytuacjach, kiedy o czymś marzę, pracuję nad tym, żeby to osiągnąć, a nie tylko czekam, aż mi ktoś da, tylko pracuję nad tym, a to ciągle nie przychodzi, nie przychodzi, nie przychodzi. No to będzie w kolejnym odcinku. Bardzo prosta metoda, moi drodzy. Podpowiem wam już z góry, będzie to odcinek o sprzątaniu życia. Bo najpierw trzeba posprzątać półki i zrobić miejsce. No dobra. Ale to w kolejnym odcinku. Pozdrawiam was serdecznie, idźcie do lustra i pokochajcie wszystkie swoje zalety. Nawet te odstające uszy. One są zaletami. No. Tak. Zaufajcie. Pozdrawiam.